Szczęść Boże, Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Dziś Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. W naszych domach wybrzmiewają kolędy. Łamiemy się opłatkiem, siadamy przy jednym stole. To wszystko ma nam pomóc dostrzec, że w centrum tego czasu jest Jezus. Wigilia to wyjątkowy czas. Czuwamy, bo nie chcemy przegapić narodzin Pana. Odkrywamy nadzieję, której źródłem może być tylko Bóg. Ten wtedy przełamany opłatek, on jest symbolem nie tylko miłości i radości wzajemnej, ale jest symbolem przebaczenia i pokoju, którego nam ciągle brakuje. Zwraca uwagę metropolita częstochowski ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Łamiemy się opłatkiem, by w te święta spotkać Boga nie tylko w stajence, ale też w drugim człowieku. W każdym, kto szuka w relacji z nami pojednania i spotkania. Potrzebujemy bycia blisko siebie. Nic tak nie łączy właśnie jak małe dziecko, bo nad nim się trzeba pochylić. Ono jest bezbronne. I to jest właśnie klucz do właściwego przeżywania Wigilii. Poprzez pochylenie się nad bezbronnym Jezusem nasze serca stają się otwarte na innych, pełne pokoju, radości i miłości. Wyjaśniał ojciec Gracjan Kubica z sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. I właśnie do takiej postawy zachęca nas w Wigilię, postawy, która w centrum stawia Jezusa. W tym dniu najważniejszy jest Jezus Chrystus. Gdyby go tam nie było, ta kolacja nie różniłaby się od innych niczym, a jednak się różni. Bo jest z nami wyjątkowy gość. Klimat, jaki towarzyszy każdego roku świętom Bożego Narodzenia, przybliża nas do Boga i do siebie nawzajem. To czas, kiedy w naszych domach wybrzmiewają kolędy. Ksiądz profesor Marek Chmielewski przypomina, że są one nie tylko piękne muzycznie, ale też bardzo głęboko biblijne. Szczególnie dzieciom pozwalają głębiej wejść w tajemnicę świąt Bożego Narodzenia. To śpiewanie pozwala nam razem poczuć wspólnotę ze sobą, ale jednocześnie też przybliża nas do tajemnicy. Nie tylko tajemnicę wcielenia oglądamy, nie tylko nad nią myślimy, ale także ją przeżywamy. Przeżyć tajemnicę to odrzucić komercję, a wybrać spotkanie z Emanuelem, z Bogiem z nami, z Panem i Zbawicielem. Wyjątkowe przesłanie na te święta zostawił nam święty Jan Paweł II. Jego słowa przywołuje ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Czy Pan Bóg mógł pójść dalej w swoim zbliżeniu się do człowieka? I powiedział, może wypowiadam szaleństwo, ale Pan Bóg poszedł za daleko, bo nie tylko, że dał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, ale pozwolił go ukrzyżować. Ukrzyżować ze względu na miłość. On jako pierwszy wyciąga rękę do człowieka, by go podnieść i przyjąć. Dlatego święta Bożego Narodzenia zmuszają nas do tego, byśmy sami sobie odpowiedzieli na pytanie o to, jaka jest nasza relacja z Panem. Boże Narodzenie to wyraz ogromnego zaufania Boga do człowieka. Bóg dał swojego Syna w ręce Maryi Józefa, małżonków z Nazaretu. Pytanie, czy my Bogu potrafimy zaufać, tak jak On nam zaufał? Tę wyjątkową tajemnicę wcielenia przyjścia Syna Bożego, powierzenia Go w ręce człowieka, pomaga nam odkryć pasterka. Na wspólnej Eucharystii gromadzimy się o północy, by pokazać, że czuwamy, że Bóg nie jest nam obojętny i nie jest nam obojętne to, co On uczynił dla nas. Kolędy już dziś rano rozbrzmiewały 101 metrów pod ziemią w kopalni soli Wieliczka. Tradycyjnej pasterce w kaplicy świętej Kingi przewodniczył metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. To już kilkusetletnia tradycja, że górnicy z kopalni soli Wieliczka biorą udział w pasterce w wigilijny poranek. Pasterka odbywa się rano, by mogły spotkać się na niej dwie zmiany górników. Tych, którzy kończyli pracę i tych, którzy ją rozpoczynali. Jeszcze niedawno poranne uroczystości gromadziły setki wiernych. Wśród nich górnicze rodziny, mieszkańców regionu i turystów. Tym razem ze względu na ograniczenia epidemiczne udział w mszy świętej brała mniejsza grupa pracowników kopalni. Eucharystii 101 metrów pod ziemią w kaplicy świętej Kingi przewodniczył metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. W homilii podkreślał, że Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy my, ludzie, stali się dziećmi Bożymi. Mamy w sobie jako dzieci Boże szczególną świadomość i powód do dumy. Możemy do Boga mówić
Ojcze, a dokładniej, bo tak to znaczy owo aramajskie słowo Abba, tatusiu. Między nami a Bogiem Ojcem została nawiązana szczególna nić, pełna ciepła, pełna zaufania. Nie jesteś już niewolnikiem, jesteś synem, jesteś wolny, podkreślał ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, przywołując słowa świętego Pawła. Myśmy, którzy uwierzyliśmy w Niego, mamy pewność wiary, nie zginiemy. Będziemy mieć życie wieczne. I to daje nam poczucie niezwykłej Bożej godności. Metropolita krakowski mówił, że Chrystus jest kluczem do zrozumienia tego, kim jesteśmy. Stąd właśnie przesłanie całych świąt Bożego Narodzenia. Otwórzmy się na Chrystusa, otwórzmy się na Boże Dzieciątko, które narodziło się w Betlejem. Pozwólmy, aby Jezus nam błogosławił, wskazał ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Wigilia nie zwalnia ze służby obrońców polskich granic. Dostrzegają to Polacy, którzy wysyłają w ich stronę gesty solidarności. Do naszych służb na wschodniej granicy trafiają kartki świąteczne i tradycyjne wypieki. Gdy w całej Polsce będziemy zasiadać przy wigilijnym stole, oni będą na służbie. Żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej i policjanci. Z dala od rodzin wypełniają zadania po to, by Polska i Polacy byli bezpieczni. Mówi minister obrony Mariusz Błaszczak. Samych w tym wyjątkowym świątecznym czasie nie pozostawia ich ordynariat polowy Wojska Polskiego. Mogą liczyć na obecność i wsparcie kapelanów. Za służbę należy im się wdzięczność i szacunek, podkreśla administrator apostolski ordynariatu polowego ksiądz arcybiskup Józef Guzdek. Proszę was, byśmy będąc w kościołach, byśmy doświadczając ciepła rodzinnego domu, pomyśleli o nich. O obrońcach naszych granic. Przed nimi wymagający okres reżimu Łukaszenki może wykorzystać świąteczny nastrój, by ponownie eskalować napięcie na naszej wschodniej granicy. Tego nie wykluczają służby. Będą gotowi, by działać, zapewnia major Katarzyna Zdanowicz. Tutaj cały czas trzeba pilnować o to, by ta granica była ochraniana, by nie dopuścić do jej nielegalnego przekroczenia. Doświadczenia polskich służb pokazują, że po kilku spokojniejszych dniach szturm na granicy wschodniej mocno eskalował, co również miało związek z presją, jaką na migrantów wywierają białoruscy żołnierze. W tym świątecznym okresie do obrońców granic płyną gesty solidarności z całego kraju. Lasy państwowe przekazały im wędzone ryby. To gest symboliczny, mający podkreślać solidarność leśników z tymi, których nikt nie zwolni ze służby na Boże Narodzenie. To nie jest dożywianie żołnierzy naszych, nie, to jest dar serca polskich leśników dla nich, za ich pracę, za ich poświęcenie, za służbę ojczyźnie. Wyjaśnia dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica. Ryb wystarczy dla każdego, tłumaczy podpułkownik Leszek Wojnicz z 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku. Dokładnie 3 tony ryby trafia już w tej chwili do wszystkich żołnierzy, którzy biorą udział w ochranianiu naszych granic. Do żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej trafiają też kartki świąteczne, a także pierniczki, jakie wypiekały dzieci w przedszkolach. Te wszystkie słowa, miłe, ciepłe kartki, które wpływają i tu do Białegostoku, ale również na poszczególne placówki tutaj Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Serdecznie dziękuję. To są słowa niezwykle ważne i potrzebne dla nas. Wszędzie tam, gdzie wyrazy dobra płyną w stronę polskich służb, towarzyszy im hasło murem za polskim mundurem. Polacy solidaryzują się z uwięzionymi na Białorusi rodakami. Wyrazem tego była między innymi wczorajsza akcja Kolęda dla Angeliki i Andrzeja. Od 9 miesięcy znajdują się w areszcie. Nasi rodacy Angelika Borys i Andrzej Poczobut, bo o nich mowa, doświadczają na własnej skórze, czym jest reżim Łukaszenki. Z własnego doświadczenia wiem, jakie nieludzkie warunki panują w więzieniach na Białorusi. Spędziłam 2 miesiące w więzieniach, 3 więzieniach. Mówi Maria Cieszkowska ze Związku Polaków na Białorusi. Reżim, przetrzymując Polaków, posługuje się kłamstwem i manipulacją. Bo jeżeli osoba, która organizuje święto Kaziuków, święto będące na tych ziemiach od wieków, dostaje
zarzuty z artykułu 130 Kodeksu Karnego Białorusi, mówiącego o gloryfikowaniu nazizmu, no trudno mówić tutaj o racjonalności, o argumentach reżimu białoruskiego, który by uzasadniał to wielomiesięczne więzienie naszych rodaków i te zarzuty, które mogą skutkować nawet 12 latami więzienia lub łagrów. Podkreśla pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Wczoraj po raz kolejny z przetrzymywanymi w białoruskim więzieniu liderami Związku Polaków na Białorusi solidaryzowali się nasi rodacy. To jest gest solidarności z Polakami, którzy na Białorusi walczą o swoje prawa, o swoją tożsamość. My tu w Polsce cieszymy się wolnością i życzymy im tego. To przedświąteczne spotkanie miało szczególny charakter. Solidarni z Angeliką Borys i Andrzejem Poczobutem chcą być wszyscy, bez względu na barwy polityczne. Święta Bożego Narodzenia, jak wiadomo, spędzamy rodzinnie, spędzamy w gronie przyjaciół, spędzamy we wspólnocie, a Angelika Borys, Andrzej Poczobut będą je spędzać w samotności, w więzieniu. I ten gest przytulenia, objęcia ich pamięcią, naszą czułością, naszą troskliwością jest szczególnie ważny, żeby nie czuli się sami. O solidarność z Angeliką Borys i Andrzejem Poczobutem apeluje minister Jan Dziedziczak. Chciałbym zaproponować wszystkim, abyśmy w naszych polskich rodzinach, patrząc na tradycyjne puste miejsce przy stole wigilijnym, myśleli, łączyli się modlitewnie, łączyli się dobrą myślą z panią Angeliką Borys i z panem Andrzejem Poczobutem. Obok wsparcia modlitewnego minister Jan Dziedziczak zachęcał do udziału w akcji robienia zdjęć tradycyjnego pustego miejsca przy naszych wigilijnych stołach oraz podpisywania bożonarodzeniowych kartek, które następnie trafią do uwięzionych Polaków. Szczegóły na stronie www.polonia.gov.pl. Tą informacją kończymy. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem. Mróz, śnieg, ale i odwilż. Takie warunki zapowiadają się na najbliższy czas. Aleksander Chutkowski, witam Państwa w wigilijny poranek i zapraszam na prognozę pogody. Dziś od wschodniego Pomorza po Mazury, Suwalszczyznę oraz na krańcach południowo-wschodnich utrzyma się słaby mróz do minus 2, minus 1 stopnia. Na Dolnym Śląsku i południu ziemi lubuskiej temperatura wzrośnie do około 7-8 stopni Celsjusza. Od północnej i północno-wschodniej Wielkopolski przez Kujawy, Wybrzeże, Pomorze, Warmię, Pomazowsze, Podlasie i północ Lubelszczyzny przewaga słabych opadów śniegu. Natomiast od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, centrum Góry Świętokrzyskiej po południową Lubelszczyznę wystąpił opady deszczu. Od Dolnego Śląska po Małopolskę bez opadów. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, a na wybrzeżu północny i silny. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 985 hektopaskali. Jutro od Pomorza, północnej Wielkopolski, po Mazury, północne Mazowsze i Podlasie przewaga słonecznej pogody bez opadów. W rejonie Zatoki Gdańskiej i na Warmii możliwy jest przelotny śnieg. Mimo słońca będzie w tych rejonach najzimniej, minus 7 do minus 4 stopni, na pozostałym obszarze minus 4 do minus 1. Tylko na krańcach południowych i południowo-zachodnich popada śnieg. To wszystko w tej prognozie pogody. Dziękuję Państwu i do zobaczenia w następnym wydaniu.